A my już po raz czwarty witamy naszych mistrzów. Arkadiusz Parczewski, Mariusz Parczewski, Robert Motyl, Grzegorz Pawłowski. Wieczór. Witam. 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 Po raz czwarty zasiadają panowie w loży mistrzów. Po raz piąty jesteście w awanturze o kasę. Do tej pory wygraliście w naszych programach 48 901 zł. Świetny wynik. Panowie, powiedzcie, który pojedynek był najtrudniejszy? Uważamy, że zdecydowanie ostatni pojedynek był najtrudniejszym. I co tam było najtrudniejsze dla was? Czyżby pytania, czy... Najtrudniejszy do przejścia był kapitan drużyny, czyli sama licytacja. Jak licytował? Nieobliczalnie, także... To słuchają właśnie wasi potencjalni przeciwnicy. Ta pani była, zdaje się, grała w brydża, także... Potrafiła ostro licytować. Dokładnie. I trudno było przewidzieć, co zrobić. Trudno było przewidzieć. Panie Mariuszu, jak forma dzisiaj? W porządku. Panie Robercie, jak będzie? No, myślę, że dobrze. Po raz piąty wygracie, panie Grzegorzu? Mamy nadzieję. Powodzenia dzisiaj. Tak więc nasi mistrzowie zmierzą się z wygraną drużyną z pierwszego etapu. Jeżeli wygrają, to po raz piąty będziemy gościć ich w loży mistrzów w następnym programie. Jeżeli przegrają, ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap. Drużyny niebieska, zielona i żółta. To już proszę, solidarność, tak, panowie? Niebiescy? Macie jakiś okrzyk na początek? Na razie nie. Na koniec będzie pozytywny. Okej, dobrze. Trzymamy was za słowo. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie w tym momencie po 5 tysięcy złotych. Są to pieniądze, które będą służyły do licytacji. A przede mną koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej kategorii drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wylicytuje najwięcej za pytanie, będzie odpowiadała. Jeżeli uda jej się odpowiedzieć prawidłowo, wygrywa pieniądze za to pytanie. Jeżeli nie odpowie prawidłowo, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mamy 6 pytań w pierwszym etapie gry. Ta drużyna wygrywa etap, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Czy zieloni zrozumieli regulamin? Tak, tak. A żółci? Jak najbardziej. Jak forma żółtych, pani Anno? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, cieszę się. Losuję pierwszą kategorię. Historia sztuki. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 400. Zieloni 400. Żółci 1000. Żółci 1000, proszę bardzo. Ostro przebili. Co na to dwie pozostałe drużyny, słucham. 1000 po raz drugi. Mam 1100 jednak od niebieskich. 1300. Mam 1300 od żółtych. 1300 po raz drugi i 1300 po raz... 1500. 1500 po raz drugi. Mam 1600, słucham dalej. 1600 po raz drugi. 1700. Mam 1700. 1800. Mam 1800. 2. Mam 2. 200. Mam 200. 200 po raz drugi. 200. Mam 200. 2300. Mam 2300. 2300 po raz drugi. Co dostanę więcej? Mam 2500. 2600. Mam 2600. 2600 po raz drugi. Będę miał więcej. Mam 2700. 2700 po raz drugi. 2900. Mam 2900. 2900 po raz drugi. 3000. I mam 3. 300. I mam 300. 300 po raz drugi i 3100 zł. 300. Mam 3200. 3300. Zieloni obserwują, co się dzieje. Mam 3300. 3300 po raz drugi i 3300. 3400. A jednak mam 3400 od niebieskich. Zieloni nic. Mam babam rzuci. Dobra, teraz żeśmy się umawiali. To była bardzo ostra, emocjonująca licytacja. Zieloni wycofali się, chociaż liczyłem na to, że panowie jeszcze wejdą do gry. Natomiast żółci ostro walczyli z niebieskimi i żółci postanowili nie czekać dłużej i powiedzieć wabank. I grają o wszystko. Jeżeli wygrają, będą mieli aż 8800 zł. Jeżeli im się nie uda, odejdą z gry. W puli tego jednego pytania właśnie 8800.
Jak popularnie nazywa się słynny rzymski amfiteatr Flawiuszów? Macie jakiś pomysł? Kolosem. Flawiuszów. To słowo, że tak powiem, jest ci znajome. Flawiuszowie? Też tam miałeś... Na pewno Rzym. Na pewno Rzym, bo to jest tutaj rzymskie. No także w dobrym państwie jesteśmy i teraz. Czyli co? Kolosem. Czyli... Największy Rzym. Muszą zaryzykować. Chcesz odpowiedź? Nie jesteśmy pewni. Wydaje nam się, że jest to Koloseum. To jest odpowiedź? Tak. Tak jest! Od gigantycznego posągu Nerona, zwanego Kolosem. Rewelacyjnie i dzięki temu wychodzicie na prowadzenie 8800 zł. To jest stan waszego konta. Za wami zieloni, którzy nie licytowali, 4600, a potem niebiescy 1600 zł. Zanim wylosuję kolejną kategorię w pierwszym etapie, przerwa na reklamę i odchodź przed telewizorem. Już jesteśmy z państwem. Trwa pierwszy etap awantury o kasę. Prowadzą żółci, mają dużą przewagę, 8800 zł, za nimi zieloni 4600, a potem niebiescy 1600 zł. Losuję kolejną kategorię, jeszcze 5 pytań do końca tego etapu. Kategoria podpowiedź. W tym momencie można kupić podpowiedź, która może się przydać w dalszej grze, w tym, w następnym etapie albo w następnych programach. Ona po prostu jest do wykorzystania. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. 300 po raz drugi. 500. Mam 500 od żółtych. Po raz drugi. Zieloni 500. 600. Mam 600 od zielonych. 600. 700. Raz, mam 700. 700 po raz drugi. 800 i mam 800. I 900. Mam 900. Dostanę więcej, czy nie? 1000. Mam 1000. Czy dostanę więcej? 1000 po raz drugi i 1000 po raz. 1100. Strzelam. Za 1000 zł sprzedałem podpowiedź zielonym. Pan Paweł krzyczał, ale już mój młotek leciał na dół. Podpowiedź się może przydać. Jeszcze 5 pytań w takim razie, bo podpowiedź nie jest liczona jako pytanie do końca tego etapu. Kategoria świat polityki. Zieloni 300. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawczo. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 1300. Zieloni 1300. Dobrze. 1500. 1500 rzuci. 1500 po raz drugi. 1800. Mam 1800 od zielonych. 2000. Mam 2 od żółtych. 200. Mam 200. 3600. Mam 3600. Sprzedam. Żółci podciągnęli licytację, po czym zablokowali wszystkich, no bo wiadomo, że niebiescy już nie mieli pieniędzy, tylko 1400 zł, a tylko 3600 mieli zieloni, a więc już nie mogli tego przelicytować, dlatego sprzedałem pytanie żółtym. W którym roku Rada Europy uchwaliła Konwencję Praw Człowieka? Dobra, proponuję podpowiedź. Zapytam się, za ile mniej więcej mam. W ogóle macie skojarzenia? Nie, nie, ciężko. Panie Krzysztofie, chcielibyśmy kupić podpowiedź ewentualnie. 1100, proszę. Kontynuując wschodnie obyczaj tego programu, proponujemy 500. <grym <grym
1000 złotych. No, debiutujemy w tym programie, także może no, pójdźmy na kompromis 700. Za 900 sprzedaż. 700. 900, nie mogę taniej. To kupujemy, nie? To kupujemy. Proszę bardzo. Oto 4 warianty. 1968, 1956, 1980, 1954. Mógłby pan powtórzyć, bo ja tu... 1968, ma pan to w komputerze. 1956, 1980, 1954. No z tych lat 50, nie? Nie, 54. Odpowiadamy. Tym bardziej w tym momencie nie jesteśmy pewni ponownie, ale obstawiamy 1954. Zieloni także ostro listowali. Co by panowie powiedzieli? 68 raczej. Raczej nie. 54. Tak więc żółci ostro zwiększyli swoją przewagę, mają aż 9400 zł, potem zieloni 1500 i niebiescy 1100. Jeszcze 4 pytania do końca tego etapu. Kategoria rozmaitości ze świata. Zieloni 300. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300, niebiescy. Niebiescy 300. 400. Zieloni 400. 400 po raz drugi i 400. 500. Mam 500 od niebieskich. 600 zielonych. Mam 600 od zielonych. 600 po raz drugi. 700. I mam 700, słucham dalej. 800. Mam 800. Mam 2 niebieskie. Sprzedane niebieskim. Dla żółtych upomnienie za bierność w licytacji. Następnym razem będzie kara pieniężna. Odpowiadają niebiescy. Grają wabank. Jak nazywają się te słynne schody w Rzymie? Schody hiszpańskie. Tak? Tak, na pewno. Odpowiada Przemek. Są to schody hiszpańskie. Tak jest. A więc tym sposobem niebiescy przemieścili się na drugą pozycję, mają 2100, za nimi zieloni 700 zł, a prowadzą wciąż żółci 9200. Jeszcze 3 pytania do końca. Tego tak. Kategoria film polski. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham pani. Zieloni wabank. Zieloni wabank. W puli tego pytania 1100 zł. Jak brzmi nazwisko reżysera filmu Nikt nie woła z 1960 roku? Weź podpowiedź. Czekaj, powiedz. Tak? Zieloni chcieliby wykorzystać swoją podpowiedź. Proszę bardzo. Aleksander Ford, Andrzej Munk, Kazimierz Kuc, Czesław Petelski. Postawiam na Petelskiego. Chcesz odpowiedź? Dobrze, będę? Góra. Na to pytanie odpowie kolega Piotrek. Proszę bardzo. Spróbujemy może z tą czwartą opcją. Troszeczkę zgadujemy. Czesław Petelski. Co żółci by powiedzieli? No my przychylibyśmy się do tej odpowiedzi. Kazimierz Kuc. To był drugi film Kazimierza Kuca. I tym samym bardzo dziękujemy Zielonym za udział w grze. W tym momencie zagrali wabank. Nie udało się.
Mamy teraz dwie drużyny, niebiescy ze stanem konta 1900 zł i żółci 9000. Jeszcze dwa pytania do końca tego etapu. Kategoria Historia Polski. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. Żółci 300. 400. Niebiescy 400. 400 po raz drugi. Co z żółtymi? U żółtych nic. Pas. 400 sprzedany. Odpowiadają niebiescy w puli tego pytania 1800 zł. Który słynny hetman dowodził w bitwie pod Chocimiem w 1673 roku? Odpowiadamy. Karol Chodkiewicz. Niestety nie. Późniejszy król, Jan Sobieski. Nie udało się, ale gramy dalej. W tej chwili niebiescy mają na koncie 1500 zł, żółci 8700. I uwaga, ostatnie pytanie w tym etapie. Kategoria Geografia Polski. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawcy. 1500. 1500, sprzedane. Pan Paweł wiedział, co robi, bo było trochę pieniędzy w puli tego pytania i za 1500 zł kupił pytanie, w którego puli jest 3,5 tysiąca zł. Także to była dobra gra. Tak samo mogli zrobić niebiescy, grając wabank. Mhm. Który surowiec jest głównym bogactwem wydobywanym w Jastrzębiu Zdroju? Jakieś brudantne czy coś? Węgiel kamienny? Tak. Węgiel kamienny. Odpowiadamy. Wydaje nam się, że jest to węgiel kamienny. Tak jest! I w ten sposób zakończyliśmy pierwszy etap gry. Bardzo dziękujemy niebieskim. Panowie wygrali u nas 1300 zł. Dziękuję. Natomiast w finale witamy drużynę żółtych z bardzo dobrym wynikiem. 10700. Gratulacje! Już jesteśmy w finale awantury o kasę. Do gry finałowej wchodzą żółci, mając bardzo dobrą sumę pieniędzy na koncie, 10 700 zł. Z tego co wiem, to jesteście drużyną, przyjechaliście do nas razem. Skąd się państwo znacie? To znaczy, ja tutaj z kolegą staram się uprawiać jakąś tam dyscyplinę sportową. Czyli przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu spotykamy się, żeby pograć. Co gracie? Zależy od sezonu. No, w zimie gramy w kosze, a w lecie piłkę. Czyli po prostu porusza się wspólnie. Generalnie tak. A panie? Znamy się ze studiów. A co panie kończyły? Dziennikarstwo? Polonistykę. Polonistykę. A teraz cała drużyna się znała, czy przyjechaliście dwoma parami? Nie, znaliśmy się, to znaczy, ja to, że tak powiem, byłem z Poiwem i Marek z dziewczynami się nie znał, a ja się znałem. Czyli panie Pawle, pan dobrał drużynę profesjonalnie, nie towarzysko, tak? Starałem się. Jakie pan miał kryteria? No, żeby było równouprawnienie w drużynie. Równo słusznie. A tak poważnie, no to żeby każdy w jakiejś tam dziedzinie czuł się w miarę dobrze. Mhm. W miarę dobrze. I panie Marku, z jakich dziedzin pan się czuje w miarę dobrze? To generalnie ze wszystkich. Bo trzeba... Bardzo dobrze. Mam, powiedzmy, bardziej ulubiony lub mniej z przedmiotów ścisłych, z motoryzacji.
A patrząc, że tak powiem, na jakość pytań tutaj zadawanych, generalnie nie mam kompleksów, jeżeli chodzi o całe spektrum dziedzin, które tutaj po prostu są na kole. Bardzo dobrze. Panie Pawle, pan? No ja przede wszystkim ze sportu, trochę z polityki, geografia. Mhm. Pani Anna, rozumiem, że szeroko. Literatura, historia sztuki, film. Prowadzi pani audycję w radiu, czy pani, co pani robi w radiu? Pracuję w redakcji informacji. W informacjach, tak, radiowych. Pani Iwono? To ja się najlepiej czuję w ortografii, gramatyce, literaturze. No ale panie Pawle, widać, że dobrze pan dobrał drużynę, bo jesteście w finale i z dobrym stanem konta 10 700 zł, tylko 1000 zł mniej niż mistrzowie. To nie jest duża różnica. Witamy w finale. Panie Arkadiuszu, pytam już mistrzów, pan słynie z trafnych ocen przeciwników. Jakie pan wnioski wyciąga po pierwszym etapie? No, żółci zagrali przede wszystkim skutecznie z wymagającymi przeciwnikami. Szerokie spektrum zainteresowań, no znowu może być trudny orzech do zgryzienia. Jak na razie radziliście sobie świetnie. No zobaczymy, jak będzie w tym razem. Oczywiście obu drużynom życzymy powodzenia. Zaczynamy finał. Przede mną koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej kategorii, kiedy ją przeczytam, drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wylicytuje za pytanie najwięcej, będzie odpowiadała. I jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. A jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mamy 6 pytań w finale. Ta drużyna wygra program, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Muzyka klasyczna. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. Mistrzowie 300. 400. Mistrzowie 400. Słucham dalej. Pas. Sprzedany. Panie Marku, pan powiedział, że pan z każdej jest dobrej dziedziny. Zgadza się, no ale... Pan Marek nie zdążył powiedzieć, bo ja powiedziałem pas. Jest drużyna w tym wszystkim, także tutaj jest pewna taktyka opracowana i się tego trzymamy konsekwentnie. Aha, czyli taktyka, żeby na początku nie grać? Nie. To nie pierwszy zdradzę. Raz mamy taką taktykę. Pierwsze koty za płot. Taktyka, pierwsze koty za płoty. Dobrze. 700 zł w puli odpowiadają mistrzowie, którzy nie gardzą nawet najmniejszą kwotą, jak już ich zdążyliśmy poznać. Jak nazywamy młodszą siostrę opery? Komedię muzyczną z dialogami i ariami. Operatka. Zastanówmy się jeszcze. Uważamy, że jest to operetka. Tak jest! Panie Pawle, czy na pewno to była dobra taktyka? Przyznaję się do błędu, no był to błąd. Warto było grać, prawda? Ale jeszcze mamy 5 pytań do końca finału. Losuję kolejną kategorię. Kategoria Historia Polski. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawczo. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Żółci 400. Żółci 400. 400 po raz. 500. Mam 500 od mistrzów. Żółci 600. Żółci 600. 600 po raz drugi i 600 po mistrzowie raz. Mistrzowie 800. Mam 800. Żółci 900. Mam 900. Mistrzowie 1500. Mam 1500. Co na to żółci? 1500 po raz drugi i 1500 po raz trzeci. Sprzedamy. Panie Pawle, taktyka? Czas pokaże. No dobrze. 2400 zł w puli. Licytację wygrali mistrzowie. W którym roku uchwalono konstytucję marcową? 1923, 21, 1900, 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
w 1823. Mówię. Ja to możemy kapitan to 200 zł. Ale będzie i to, i nie to. Nie wiem, co powiedzieć. Jak znamy skończę. A ile? 10%. Zacznijmy. Mamy dwie opcje. Jeśli są, nie będzie. To będziemy mieć pewność. A jak nie, to wtedy będziemy się martwić. 40 zł. Więc trzeba będzie startować jak najmniej za to. 4 jest tego co. Odpowiadamy, wydaje nam się, że jest to rok 1923. A żółci? Czy to jest dobra odpowiedź? Nie do końca jesteśmy przekonani, czy to jest dobra odpowiedź. A która byłaby dobra? Bardzo blisko. Czyli? Lato 20 na pewno. 26 chyba. To było 17 marca 1921 roku. A więc do puli następnego pytania przechodzi 2400 zł, a ja zanim wylosuję kolejną finałową kategorię, zapraszam Państwa na krótką przerwę reklamową. Witamy ponownie, oglądają Państwo finał Awantur o kasę. Prowadzą mistrzowie, mając na koncie 10,5 tysiąca złotych, 1000 zł mniej mają żółci. A do puli następnego pytania przechodzi 2400 zł. Losuję kolejną kategorię. Astronomia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Mistrzowie 500. Mistrzowie 500. Żółci? Żółci 600. 600, mistrzowie? Mistrzowie 1000. Mam 1000, co na to żółci? 1000 po raz drugi i 1000 po raz trzeci. Sprzedamy. No, czas pokaże, tak, panie Pawle, czy to jest strategia? No, dokładnie. To znaczy, warto było przecież kupić to pytanie, dlatego że w puli były pieniądze. Ale też temat ale mamy, jest. No, ponieważ mamy mniej pieniędzy, musimy tak kalkulować, żeby ewentualnie inaczej to rozegrać. No, to inaczej. Zobaczymy, jak jestem bardzo ciekawy. 4000 w puli tego pytania. Astronomia. Ile razy Jurij Gagarin okrążył Ziemię? Nasza odpowiedź brzmi 3 razy. Żółci? No, czy możemy podejrzewać na przykład, że to jest pytanie podchwytliwe, że... To nie jest podchwytliwe. No to nie znam odpowiedzi. 1 raz. Tak więc do puli następnego pytania przechodzą 4000 zł. Jeszcze mamy 3 pytania do końca finału. Losuję kolejną kategorię. Kategoria polska muzyka rozrywkowa.
Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 8900. Mistrzowie 8900. Sprzedam. Na ten koniec mamy kasę. Na 600, no to nie wiem. Nie wiem, czy to tylko kasę. No, to być może była mistrzowska zagrywka. Jeżeli się powiedzie, to mistrzowie będą już mieli dużą przewagę. Będą mieli 13 700 zł na koncie. Ale uwaga, jeżeli się nie powiedzie, będą mieli tylko 600 zł. Ja chciałem powiedzieć, że tu wielokrotnie drużyny, które przegrywały z naszymi mistrzami, mówiły, że ich stać po prostu na szaloną, młodzieńczą licytację. Że potrafią postawić prawie wszystko, co mają, żeby wygrać paręset złotych. I zobaczcie, tak się stało tym razem. Jak ma na imię uczestnik programu Bar 1, który prowadzi w Polsacie program Hitmania? On miał Grzegorz na imię? Grzegorz, Grzegorz, Grzegorz. To jest to jak ma na imię? Jak ma na imię? Grzesiu, muszę przejść. Dla mnie zupełnie czarno ma. Ja wiem. Czarno. Wiecie? Ja wiem. Ja też. Ja wiem. Może odpowiedzi udzieli Grzegorz. Proszę. Wydaje nam się, że to jest mój imiennik. Tak jest! Grzegorz! Grzegorz Markowski. I w tej chwili mistrzowie zwiększyli swoją przewagę. Mają już 13 700 zł, a za nimi żółci 8 700. Jeszcze dwa pytania do końca finału. Sztuka kulinarna. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300, żółci? Żółci 400. 400, mistrzowie? Mistrzowie 500. 500, żółci? Żółci 600. 600, mistrzowie? 600 po raz drugi. I mistrzowie 1000. 1000 mam. A co na to pan Paweł? 1100. Mam 1100, mistrzowie? Ja puszczam, bo to nie jest. 1100 po raz drugi i słucha mistrzów. 1100 po raz trzeci. Sprzedane. Mistrzowie być może nie gotują. A w drużynie żółtych mamy dwie kobiety, chociaż podobno mężczyźni gotują lepiej. 200 w puli. Jak nazywamy szerokie płaty makaronowe przekładane mięsem lub warzywami zapiekane z sosem? Lasagna. To odpowiedzi udzieli Iwona. To jest lasagna. Tak jest. Zmniejszyła się przewaga mistrzów, ale wciąż wynosi ona 3000 zł. Mistrzowie mają w tej chwili 12700, a żółci 9700. I uwaga, ostatnia kategoria w finale. Kategoria literatura polska. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny, dorzucam 3000 do puli i słucham państwa. Baba, rzuci, baba! Proszę państwa, no to było bardzo przytomne zagranie pana Pawła, panie Jarku, prawda? Tak. Bardzo przytomny, już wyjaśnię dlaczego. Ponieważ dorzuciłem 3000 do puli od siebie, dlatego też proszę zobaczyć. Pan Paweł krzyknął wabank i miał rację, bo jeżeli odpowie prawidłowo, to będzie miał wtedy 400 zł więcej niż mistrzowie i to żółci znajdą się w następnym programie w Loży Mistrzów. A jeżeli się nie uda, to i tak skończą program mając na koncie, no niestety nie mając na koncie nic, a jeżeli się nie uda, skończą program nie mając pieniędzy na koncie. Dobrą zabawę mając na koncie. Dobrą zabawę, tak jest.
ale to była oczywiście gra o wszystko. Jak brzmi imię i nazwisko poety, który tworzył pod pseudonimem Spiridion Prawdzicki? Nie mam pojęcia. John Skarżynica? Może jakiś pozytywizm. Czas minął, proszę odpowiedź. Ponieważ, no nie ukrywam, że to pytanie nas bardzo zaskoczyło, mimo że czuliśmy się nieźle z tej dyscypliny. Teoretycznie oczywiście. Nasza odpowiedź to Aleksander Świętochowski. A mistrzowie? Nie mamy bladego pojęcia. Odpowiedź was też zaskoczy, to jest bardzo znany poeta Zygmunt Krasiński. Ale to była bardzo dobra gra i mamy nadzieję, że dla was również dobra zabawa. Dziękujemy bardzo żółtym. Niestety zero na koncie. Natomiast mistrzowie tylko dzisiaj wygrali 12,5 tysiąca złotych. We wszystkich awanturach o kasę 61 401 zł. I to ich zobaczymy po raz piąty w Loży Mistrzów w następnym programie. A jeżeli państwo chcą wziąć udział w awanturze o kasę, zapraszamy. Wyślijcie SMS pod numer 7643. W treści wpisują swoje imię i nazwisko. Do zobaczenia. Także co, dziękuję. Thank you.